Czy mam tu fanów tortilli? Myślę, że każdy z nas lubi fajne przekąski z wykorzystaniem tortilli. Tym razem przygotowałam pyszne i bardzo proste rolatki z tortilli, ale przygotowane na patelni. Do ich przygotowania wystarczy tylko patelnia, więc obędzie się bez brudzenia większej ilości garów. Jest to idealna przekąska na imprezę i nie tylko. Koniecznie sprawdź przepis u siebie w kuchni i zasubskrybuj mój kanał. Smacznego! Placek tortilli smaruję ulubionym sosem. Tortillę posypuję serem i wykładam ulubioną wędlinę. Ja wykorzystuję salami. Składniki ponownie posypuję serem. Tortillę ciasno zwijam, a następnie kroję ją na równej wielkości kawałki. Rolatki układam ciasno na patelni, aby się nie rozwinęły. Posypuję je serem i podsmażam pod przykryciem. Tortillę smażę na najmniejszej mocy małego palnika, tak aby się nie przypaliła. Gdy ser się rozpuści i lekko przypiecze od spodu, przekąska jest gotowa. Napisz w komentarzu, jak Ty podajesz tortillę. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!